Witam. Dzisiaj będę opowiadał na temat historii gry planszowej Go. Jak to się stało, że ta gra zadomowiła się i rozwijała akurat w Japonii? Go uważana jest jedna z najstarszych gier planszowych. Tak naprawdę to nie wiemy, kiedy i gdzie się narodziła. Wiemy na pewno, że już ponad 2,5 tysiąca lat temu było dobrze znaną grą w Chinach. Z późniejszej dokumentacji wynika, że Go zostało wprowadzone najpierw na Półwyspie Koreańskim, potem koło V wieku naszej ery przywędrowało do Japonii. W 8 wieku naszej ery odbył się turniej Go na dworze cesarskim. Wówczas sam cesarz japoński był promotorem Go. W okresie Heian umiejętności Go były uznawane za jedne z najbardziej oczekiwanych wśród szlachty, obok literatury, malarstwa czy muzyki. Do tego stopnia, że trudno było znaleźć dzieła historyczne, gdzie nie byłoby wzmianki o Go. Z drugiej jednak strony, wówczas jeszcze nie była grą dla zwykłych ludzi. Dopiero w okresie Muromachi, czyli od XIV wieku, Go stała się popularną grą również dla zwykłych ludzi. W miastach pojawiły się Gokaisho, czyli kluby Go. W okresie wojny Sengoku, czyli w XVI wieku, najwybitniejsi generałowie, tacy jak Nobunaga Oda czy Hideyoshi Toyotomi, również byli zaawansowanymi graczami Go. Go była zarówno narzędziem badania taktyki czy strategii, jak i sposobem wysublimowanym w komunikacji z ludźmi. W ich biografiach towarzyszyły różne epizody związane z Go. Jedna z nich to ostatni dzień życia Nobunaga. Według opowieści w tym dniu zaprosił dwóch mistrzów Go na mecz pokazowy i tam powstał niezwykle rzadki układ kamieni, potrójny Go, po którym gra musiała być anulowana. Jak się okazuje, jeszcze w tej samej nocy spotkał zdradzieckie oblężenie przez jednego ze swoich wasali, Mitsuhide Akechi. W okresie Edo, Go obok shogi stało się grą narodową. Pierwszy shogun ery Edo, Ieyasu Tokugawa, był kolejnym wielkim miłośnikiem gry Go. Pod jego patronatem powstał prestiżowy urząd Go o nazwie Godokoro oraz system zawodowy czy klany Go. Jedna ze znanych postaci ówczesnego Go to Shunkai Shibusawa, znany bardziej jako astronom, który dokonał korekty kalendarza księżycowego i utworzył nowy kalendarz Chōkyō. Taki japoński Kopernik, z grubsza rzecz biorąc. Był on również mistrzem gry Go w jednej z prestiżowych partii przy obecności shoguna, czyli Oshirogo, zagrał pierwszy ruch w nietypowym miejscu, w środku pola, Tengen, który oznacza źródło nieba po japońsku. Na jego nieszczęście przeciwnikiem był niekwestionowany mistrz Dosaku, który do tej pory jest uważany przez wielu za najlepszego gracza w historii japońskiego Go. W 2015 roku, gdy pojawiła się słynna sztuczna inteligencja AlphaGo, wielu zawodników zwróciło uwagę na podobieństwo stylów grania między tymi graczami. Życie Shunkai zostało zekranizowane w 2012 roku w filmie Tenchi Meisatsu. Pod koniec okresu Edo pojawił się następny geniusz, Shusaku. W meczach Oshirogo ustanowił rekord 19 wygranych z rzędu. Shusaku był jednym z ważnych motywów kultowej anime czy manga Hikaru no Go. W drugiej połowie XIX wieku nadchodziły wielkie zmiany w Japonii. Koniec izolacji, otwarcie się na świat, rewolucja pokojowa, czyli restauracja Meiji. Wielka zmiana objęła wprowadzenie nowego stylu życia, przyjęcie systemu oraz kultury zachodniej. Go, wraz z innymi tradycyjnymi sztukami, zaczęło być postrzeganie jako przestarzałą wartość. Zniesiono urząd Go, szkoły Go straciły wsparcie władców. Nawet najlepsza szkoła, jak Honinbo, walczyła o utrzymanie się. To był trudny okres japońskiego Go, lecz również był to czas dużej zmiany. Utworzono nową organizację Go o nazwie Hōensha, która wprowadziła nowoczesny system zawodowców. Rozpoczęła się rywalizacja między Hōensha i szkołą Honinbo.
W roku 1923 Tokio nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. To był dotkliwy czas, ale był on również okazja do kolejnej zmiany. W następnym roku nastąpiło zjednoczenie tych organizacji i powstał Nihonkin, czyli Japońska Federacja Go. Pod patronatem znanego przedsiębiorcy barona Okura. Początek Showa to mroczny okres japońskiej historii, gdyż władzę przejęła armia i nastąpił okres propagandy. Ale w tym okresie go odzyskała popularność. Do Japonii dotarł geniusz z Chin, Go Seigen. Wraz z jego rywalem, Minoru Kitani, stworzył nowy styl otwarcia, czyli Shin Fuseki, który stał się fenomenem. Jego pamiętny mecz przeciwko wiekowego już mistrza Shusai trwał aż 4 miesiące i wzbudził wielkie emocje oraz kontrowersje. Stało się ogólnonarodowym wydarzeniem. Ostatni, pożegnalny pojedynek mistrza Shusai przeciwko Kitani to kolejne wielkie wydarzenie, co zostało opisane w znanej książce noblisty Yasunari Kawabata Meijin Mistrz Go. Okres Showa to złoty okres japońskiego Go. Wspierane przez wielkie koncerny oraz media, Go ponownie zaczęło przeciągać tłumy ludzi. Ilość aktywnych graczy na początku lat 80. sięgnęło ponad 11 milionów. Niestety upadek również był spektakularny. Japonia zaczęła przegrywać w międzynarodowych pojedynkach na rzecz Korei i Chin. Był przedstawionym w światowym rankingu widać, jak szybko japońscy zawodowcy tracili swoje pozycje. Kolejny problem to system stopnia zawodowego oraz amatorskiego. Najwyższy stopień 9 dan był kiedyś zarezerwowany tylko dla najlepszego gracza. Teraz ponad 100 zawodowców japońskich posiadają ten tytuł. Jeszcze gorzej wygląda inflacja stopnia amatorskiego, gdzie praktycznie każdy człowiek może zdobyć wysoki stopień dan Nihonkin w zamian za pieniądze. Hermetyczna i konserwatywna organizacja skutecznie zniechęciła wielkich sponsorów jak Toyota, Fujitsu, JR czy Japan Airlines. Mocno biznesowe, wręcz chciwe podejście organizacji Go skutecznie zdradziło wielu zwykłych, świadomych Japończyków do siebie. W międzyczasie, ku wielkim zaskoczeniu, pojawiło się arcydzieło anime czy manga Hikaru no Go. To wzbudziło znaczący wzrost zainteresowania grą Go, ale tylko na chwilę. W ostatnich latach ilość aktywnych graczy ponownie spadła drastycznie do poniżej 2 milionów. W tym znakomita większość to osoby starsze. Koronawirus to kolejny potężny cios. Niektóre kluby go już zostały zamknięte, a wiele z nich walczy w tej chwili o przetrwanie. Czy go ponownie odrodzi się, czy zostanie zapomniany w Japonii? Nadzieja istnieje. 20-latek Toramaru Shibano to najmłodszy Meijin w historii japońskiego go. 11-latka Sumire Nakamura to najmłodsza zawodniczka w historii japońskiego go. Już w swoim debiutanckim roku osiągnęła świetny wynik. Zapowiada się narodziny wielkiej zawodniczki. Ona jest już w tej chwili jedną z najbardziej rozpoznawalną twarzą w Japonii. Wielu zawodowców zaczęło otwierać się do społeczeństwa, stali się aktywni w mediach społecznościowych oraz na YouTube. Ale najważniejsze pytanie wciąż pozostaje. Czy organizacje Go są w stanie przystosować się do nowej rzeczywistości? Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze opowiadanie na temat historii japońskiego Go. Mam nadzieję, że udało mi się nieco przybliżyć tą dziwaczną grę, która przez wieki była ważnym elementem japońskiej historii. W niedługim czasie planuję nagrać jeszcze jeden odcinek na temat gry Go, natomiast w następnym odcinku będę odpowiadał na zaległe i bieżące pytania na temat związany z Japonią. Taka nowa seria pytanie do Japończyka, albo do biłego Japończyka, jak kto woli. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia.